Dobrodziejowie. Nowela charytatywna. Odcinek 10. Państwo dobrodziejowie od kilku lat są zaangażowani w działalność parafialnego zespołu Caritas. A ponieważ Staś włączył się w szkolne koło Caritas, czasem urządzają sobie w domu narady charytatywne. No i zebraliśmy 13 paczek. Tata Dominika załadował je do samochodu i zawiózł do rodziny Krzyśka. My z panią pojechaliśmy autobusem i pomogliśmy rozładować, a potem przez całe popołudnie sprzątaliśmy. Paczki stanęły w jednym pokoju, bo reszta będzie teraz remontowana. Dostaliśmy od rodziny Krzyśka pokrówce. Proszę. A jak wyglądał ich dom? Strasznie. Cały jeszcze był odymiony i śmierdziało spalenizną. Ale oni mieszkają teraz w jednym pokoju, w którym nic się nie stało. Mają tylko ten pokój i kuchnię, a mieszkają 7 osób. I wszystkie dzieci włączyły się w tę akcję? No tak. Nasza katechetka zrobiła listę rzeczy, które są potrzebne. My przynieśliśmy ją rodzicom. A dlaczego my nie widzieliśmy tej listy? Bo ja oddałem swoje rzeczy, które były na liście. Nie chciałem wam zawracać głowy. Synku, mów nam zawsze takie rzeczy. No dobra. To rzeczywiście bardzo trudna sytuacja. Dobrze, że cały nasz zespół Caritas podjął tę decyzję o pomocy. Jutro zaczynamy remont. Pan Staszek, mimo że jest już na emeryturze, wyciągnie swój sprzęt i odnowi ściany. Już zamówiliśmy podłogę, którą kupimy ze zbiórki z niedzieli. Ktoś się zgłosił, że może podarować meble do 2 pokojów. Zostaje jeszcze łazienka. Nie mamy na nią pomysłu, bo to teraz droga impreza. Miasto zaoferowało jakąś pomoc. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A wiesz, że panie, którym nasi wolontariusze robią zakupy i pomagają w sprzątaniu, też zrobiły zrzutkę na pomoc dla rodziny Krzyśka? Zebrały w sumie 1000 złotych. Proboszcz mi opowiadał. No tak, dobro wraca. A przy okazji tego pożaru okazało się, że mamy nowych wolontariuszy. I to, kotku, trochę twoja zasługa, bo podobno zgłosili się do pomocy po twoim apelu podczas mszy. Poczuli się trochę głupio, że chcieli tylko wrzucić kasę do puszki, a tak naprawdę mogą poświęcić trochę swojego czasu. Trochę im pogrzebałeś w sumieniach. Ale ja zupełnie nie chciałem, po prostu poprosiłem o pomoc. No właśnie. Oni tę prośbę usłyszeli, a przy okazji zrozumieli, że parafialny zespół Caritas to nie jest tylko kółko różańcowe, ale grupa ludzi, którzy robią coś bardzo namacalnego i mają oczy dookoła głowy, żeby nie przeoczyć potrzebujących. Przecież akcję pomocy dla rodziny Krzyśka zorganizowaliśmy tak szybko, że ludzie właśnie podczas mszy dowiedzieli się o pożarze. Media zaczęły o nim mówić dopiero w południe. My w tym czasie już byliśmy na miejscu. No właśnie, to samo mówiły inne dzieci, że ich rodzice po powrocie z kościoła zaczęli ostro myśleć o tym, jak jeszcze można pomóc. No dobrze, to jak zagospodarujemy te dodatkowe ręce do pracy? Mam pomysł. Idzie wiosna. Trzeba przekopać ogródki u niektórych osób. Myślisz, że ktoś będzie chciał zabrać się do takiej pracy? No pewnie. Ja zaczynam. Potem znowu pewnie ruszy lawina. Ty, w ogródku? Przecież ty szpadla w ręku nie miałeś. Wolontariusze parafialnych zespołów i szkolnych kół to największa wartość Caritas. W archidiecezji łódzkiej to zastęp kilkuset osób. Troska o ciągły rozwój wolontariatu jest ważnym celem łódzkiej Caritas. Jak możesz pomóc? Zostań wolontariuszem i dołącz do zespołu Caritas w swojej parafii lub koła w swojej szkole. Chcesz wspierać rozwój wolontariatu Caritas? Przekaż 1,5% swojego podatku dla Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacji Pożytku Publicznego.